skonstruowana w latach 90. i przez te 20 lat nie widać wygodnych przyczepów, same konstrukcje oczywiście, to już może sposób estetyczny odbiega od takich oczekiwań, które dzisiaj mają mieszkańcy. Ale sama ta odbudowa wydaje się być na tyle wytrzymała, żeby i takie obciążenie dopuścić. Zresztą jeżdżą samochody dostawcze i nie ma z tym problemu. Płyta rynku będzie przebudowywana w przyszłym roku. W części jezdnej, a więc uwzględnimy również te większe obciążenie. Pytanie jest nieco inne, bo z konstrukcją drogi sobie poradzimy. Czy to będzie akceptowalne społecznie? Czy jest taka potrzeba? Jeżeli chcemy, żeby więcej osób mieszkało w centrum miasta, to trzeba im jakąś alternatywę dostępu do tego miejsca zapewnić. Samochodów tutaj w takiej wielkiej ilości wpuścić nie sposób, więc być może komunikacja zbiorowa będzie do tego. Na razie są tylko testy, a kiedy A po tych testach, tak jak powiedziałem, przeprowadzimy solidną debatę publiczną. Zapytamy mieszkańców, co o tym sądzą. Dopiero po konsultacjach społecznych podjęliśmy tę decyzję. Myślę, że przyszły rok, bo potrzebujemy jeszcze, żeby prowadzić pewne inwestycje. Nie mamy takich autobusów. Mercedes, który tutaj wjechał, wydaje się być co do gabarytów odpowiedni. Natomiast to są już samochody kilkuletnie. A jesteśmy przed decyzją o zakupie nowych autobusów. Chcemy kupić 45 takich dużych, które będą obsługiwały normalne linie autobusowe, co najmniej 5 takich małych lub mikroautobusów, które mogły wjechać w autobusy w centrum to nie jedyny biznes. Używamy centrum Tarnowa. Już w sierpniu pojawiają się tutaj liczne jego wartości. To też właśnie próba ściągnięcia, przyciągnięcia i turystów, i mieszkańców. Zobaczyć mimów i artystów ulicznych od przyszłego czwartku i do końca sierpnia. W każdy czwartek i piątek będzie jeździć fabryczka, również bezpłatnie będzie można przejechać się do centrum miasta i dotrzeć do najciekawszych naszych miejsc. To są wszystko próby ożywienia starówki. Również mobilizują się przedsiębiorcy, którzy zakładają stowarzyszenie, będą prowadzić również akcje promocyjne. Suma tych wszystkich przedsięwzięć po pierwsze zwraca uwagę na centrum miasta. Mam nadzieję, że zachęci do odwiedzenia naszego środka miasta. Autobusy mogłyby jeździć tutaj właśnie po rynku i na ulicy Wałowej. Jeżeli chodzi o autobusy, to na pewno muszą być to jakoś jak najmniejsze, czyli tak zwane w komunikacji miejskiej to są mini. Mini autobus to jest tak do 9 maksymalnie metrów. Te wszystkie autobusy, które są tu przedstawione, one nie osiągają 9 metrów, około 8,70, a nawet są dużo mniejsze, czyli tam niecałe 8 metrów. Także wszystkie takie autobusy brane są pod uwagę. A ile tych autobusów mogłoby jeździć tutaj właśnie Wałowym i Rynkiem? To zależy od częstotliwości tej linii. Na pewno ona musi być krótka i myślę, że to będzie linia spod dworca, gdzieś ulica Dworcowa, ulica Pułaskiego. Tutaj jeszcze tak do końca nie wiemy, jak tam nie wykorzystać ten teren dworcowy. No i gdzieś w okolice właśnie Wałowa Rynek, czy Wałowa Konarskiego, potem Targowa. Tutaj się będziemy musieli zastanowić i ewentualnie przy te testy, które są są, żeby sprawdzić, czy ten autobus się tam tak naprawdę zmieści i wracać podobnie trasą gdzieś pod Dworzycy. Więc ta przejazd będzie krótki, wystarczyły pewnie 2 autobusy, maksymalnie 3 z jakąś rezerwą, żeby się zepsuł, także i wtedy ta częstotliwość byłaby około 10-15 pewnie minut. Ale to muszą być nowe autobusy, więc skąd środki? Tak naprawdę na pewno będzie to obsługiwało NTK Tarnowskie. Tych autobusów na razie nie ma, jeżeli chodzi o te najnowsze. Najnowsze właśnie z ten pierwszy, który Państwo żeście widzieli. Tu są już takie autobusy, które NTK ma i to jest autobus hybrydowy. On nie jest naprawdę jest dobrym autobusem. Myślę, że to też jest alternatywa do tego najnowszego. Z tego co
Jedziemy w stronę ulicy Krakowskiej, ponieważ tak naprawdę chcielibyśmy, żeby to była w miarę krótka trasa, żeby nas do domu nie coś, no tak naprawdę. Czy jedziemy do Nowego Światu przez tak, dokładnie tutaj. Pojedziemy sobie przez Wałową, skręcimy w stronę Bramy Kuźniewskiej, spróbujemy przejechać przez rynek, tam się może zatrzymamy, gdyby ewentualnie się odnaleźć, bo zobaczymy, jak się tam udaje. Czyli generalnie teraz to się nie liczy. Jedziemy na miejsce, powiedzmy, startu. No nie może, może nie od samego początku, ponieważ gdzieś ten autobus, jeżeli będzie już funkcjonował, to będzie się w dworce kolejowej, to pewnie jak to będzie gdzieś w pobliżu, żeby była taka trasa, poprzez Także będzie można też sobie pojeździć już na normalnych liniach komunikacyjnych.
zatrzymać przy... Tak. Polemy się... Nie, to jest sprawie. Jedzie na lewo, na lewo. Mieliśmy się zatrzymać. Panie kierowco, tu po lewej. Po lewej się bez. Po lewej nie mogę wyjeżdżać z przeciwka. Jedzie coś. Po lewej? Trzymamy się na rynku, idę do
zjechać, to się patrzy. Z zasady duży może więcej. Boją się. Taką zasadę stosują w tym, albo stosowali kilka lat temu we Lwowie. Sąsiad z rodzinnej miejscowości tam był księdzem na Ukrainie. Mówił, jadę za Krasem, a Kras co chwilę otwiera lewe drzwi i nie wiem, co będzie robił. Aż w pewnym momencie wziął i skręcił w lewo. No i tutaj co? Kras to jest trochę pojazdów. Chociaż nie wiem, czy tam się zmieści. Troszkę w prawo odbije, czy no. Powinno być, chociaż ten kadr albo nie jest zbyt tak sobie stoi. No, tak właśnie stoi.
momencie przelecieli, bo nie chciałem hamować, żebyście się nie powracali. Albo żeby świeżuśko nowy Mercedes nie rozbił świeżuśko nowego Solarisa. Przy tym. No, jak się tylko da złożyć, a to ma mały rozstaw. Nie, to jest bardziej zwrotny niż Mercedes. Strasznie zwrotny. Ma mały rozstaw osi. Wczoraj akurat z Murownikiem Murowiczem jeździłem. No i zastanawialiśmy się, dlaczego on ma akurat taki rozstaw osi, jaki ma, i doszliśmy do wniosku właśnie, żeby był taki zwrotny. Chodzi o zwrotność. Tak? Czy tak? No, poczekajmy. Dobrze. Autobusy ma do dyspozycji. Myślę, że go pracownicy rozpoznają i zabiorą. Thank you.
określimy Krakowskiego, czy Kaczkowskiego, gdzie by pan na panie prezydencie. Dokładnie, tam jest ten sposób, ale sorry. No i jeśli byśmy wjeżdżali na rynek od razu, to tak jak teraz będzie jeżdżamy, to pewnie przy placówkach wjeżdżamy, trzeba było zrobić. Jeżeli pojedziemy w Wałowo, to przynajmniej pierwszy musi być zaraz tutaj przed salą Puszczaną jeszcze gdzieś i potem gdzieś przy, już mówili, ktoś mówił przy tym przychodni. Po co być wina kasza? Wina i tak oczywiście, to wtedy dwa muszą być oczywiście. Tam, gdzie ma zatoka. Tam, to, tak. Jakby ta zatoka wyglądała. Dobra. Wróćmy Wałowo, jeszcze do Wałowej wysiądę, tak? A wy sobie spróbujecie jeszcze Wałowo, ale w drugą stronę. A możemy pani powiedzieć, żeby do Wrocławskiego przejechać do... Nie przejdzie. Aha, tak? Do Mickiewicza i Punatem pod Gady. A to może być też ciekawe właśnie. No. A to jedno, przetestować. Okej, jedźmy po trzecie liceum. No. Zobaczymy jak tam... Przyszło pan? Nie, tak. No, mogłoby być bliskiej drogi. To mogłaby być druga klasa powrotna. Przygotowania. No i potem już nie będzie samo.
Ok, i tutaj pewnie. No i tu musiałby być przesuw na rzecz, tak? Zatrzymaj się. Jest zatoczka. Jest zatoczka. Spróbujemy się tam gdzieś zatuwać pod deck. Bo pan musi raz odbić troszkę. Ten tak stanowi na środku. No dobrze, no ale to jest jakaś realna sytuacja, no? No i co? Zabrać kawałek podnika. Można. Dobrze, ale to jest do miasta.
Ale ten kawałek do dwóch kierunkach, czy nie stoi, no to nie ma szans żadnych. Tu jest postój następny taryf, ale to już jest szerzej tutaj, to już jest jakoś. Tak, i następny przystanek mógłby być przy teatrze. Bo to, to nie ma jeszcze, nie. Tak, tak się ukradłoby się, nie może się spodobać. Spokojnie może. Pod teatrem na przystanku. To pewnie skończymy. My będziemy dalej testować czasy przejazdu, ewentualnie jakieś. Tak, ale teraz tymi ludźmi czasami przejęci z pomiarami już. Tak, już czasem przejęci. Puszcza się. Ilość kilometrów czasy przejazdu. Ludzie utwardzają. Czyli nie Boska tylko od razu tak na co. Ale Boski nie mogą się zakończyć. Chyba, że prądko zrobił w ogóle. Wokół Witosa i wrócił. Nie wrócił z powrotem. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Miłą podróż. Do widzenia.